Witam panie i panowie, Solvidro z tej strony waszych ekranów i witam was w drugim materiale z okazji Dnia Bajonety na moim kanale. Unboxing specjalnej edycji Bajonety i Bajonety 2 na Nintendo Switch. Jak na razie, jak widzicie, jest zapakowana. Dajcie mi chwilę, tylko zdejmę folię i zobaczymy, co jest w środku, jak to się prezentuje. Dobrze, więc jak widzicie, jest już odpakowana. Zobaczmy, co jest z tyłu pudełka. Z tyłu mamy pokazane, co jest w środku, czyli Bayonetta 2 w standardowym pudełku, edycja Switch. Jedynka w formie kodu do pobrania, steelbook, jakiś komplet naklejek oraz komplet kart wzorowanych na tych, których używa jedna z postaci z gry. Pudełeczko, jak można zauważyć, się wysuwa. A więc sprawdźmy, wysuńmy sobie. O, elegancko. To odstawię na chwilę na bok. I co, mamy Bayonetta, edycja specjalna, special edition. A i oczywiście Caos, czyli celownik w Bayonecie. I otwórzmy sobie pudełko. O. Jest, oto w pełnej krasie, czy mamy tutaj do podnoszenia. O, zobaczmy. Na początku wita nas gra. Gra jest też zafoliowana. Tutaj możemy zobaczyć lokalny koop. Tutaj informacja, że w środku znajdziemy kod na pobranie pierwszej części. Nie będę tego otwierał. Albo czemu nie otworzę? Poczekajcie chwilę. Tak oto wygląda to w środku. Także jeżeli chcemy, mamy tutaj alternatywną okładkę, a konkretnie z pierwszej części. Mamy kod, który jest niewidoczny, oraz kartridż z dwójką. Odłóżmy sobie to na razie. Kolejna rzecz, która nas wita, to jest steelbook. I pierwsza Bayonetta, jedyneczka. I tutaj dwójeczka. Komu co się bardziej podoba? Zobaczmy, czy coś jest w środku. A w środku są dwa pistolety. Broń główna Bayonety z jedynki, z dwójki, także w porządku. To już mamy dwie rzeczy. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy kopertkę. A w kopertce zgaduję, że są naklejki, bo tutaj są karty. To zobaczmy sobie te naklejki, dajcie mi chwilę. No i już jestem, tak wyglądają naklejki. Pierwszy set, mamy wszystkie cztery pistolety Love is Blue, Jean, samą Bayonetę oraz całusik i kilka innych znaczników. Sprawdźmy dalej, dalej mamy lalki wzorowane na pierwszej i drugiej części. Dla tych, co grali w pierwszą część bądź oglądali jakikolwiek materiał, to jest, to są lalki, głównie ta tutaj Bayonety, która była używana w jedynce do zaznaczania, gdzie postać jest w danym momencie. I trzeci set, również naklejki Bayonetta i Jean razem z pistoletami Scarborough Fair i całusikiem z prawej strony z jedynki. W porządku, nie najgorzej, okej, niech będzie. No i gwóźdź programu, moim zdaniem, poza samym steelbookiem, no i oczywiście grą, to karty. Jestem bardzo ciekaw, co to są za karty, jak one wyglądają. Znaczy, wiem, co to są za karty, nie wiem, jak one wyglądają. Sprawdźmy. O, są zalakowane. Dobra. I proszę bardzo, to są karty, jak możecie zobaczyć. Albo może nie. Mienią się, o, tutaj u dołu. A już w całości możecie zobaczyć, jak się mienią. Także są błyszczące. Z tyłu mamy elegancki taki wzór. To jest wszystko na podstawie kart z dwójki. Znaczy na podstawie, to są karty z dwójki. One są z kartonu, ale grubego kartonu. Całkiem ładne, moim zdaniem.
Jest ich 22, także są to zapewne karty Tarota. Eleganckie. Krótko podsumowując ten zestaw, jestem z niego całkiem zadowolony. Jedyny minus tego zestawu jest taki, że jak weźmiemy sobie Steelbook, to tutaj mamy Bajonetę 1 i nie byłoby w tym nic takiego złego i dziwnego, gdyby nie fakt, że w Japonii Bajonetę 1 można kupić w wersji fizycznej. I fajnie by było, gdyby w edycji specjalnej, skoro już robią też i na Europę i Stany Zjednoczone, żeby w środku była jedynka w wersji fizycznej. No ale tylko Japonia coś takiego dostała, także to jest jedyny minus. Ogólnie uważam, że jest to całkiem fajny zestaw. Dajcie znać, co wy myślicie w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Jeśli wam się podobało, pokażcie kciuk w górę rodzinie, znajomym, jakiemuś przypadkowemu przechodniowi. Może zostawcie jakiś pod tym filmem. Jeśli nie, dajcie kciuk w dół. Poczujcie się jak rzymski cesarz. Ja byłem Solvidro. Trzymajcie się.